Wracamy do sprawy walki grupy mieszkańców Mielca o czyste powietrze, zatruwane ich zdaniem przez firmę Kronospan. Dziś w tej sprawie w biurze europosła Tomasza Poręby spotkali się samorządowcy, przedstawiciele ochrony środowiska oraz firmy. Ustalono, że w najbliższych tygodniach kontrolę powietrza w mieście przeprowadzi niezależny ekspert, a Kronospan obiecał, że do 2018 roku zmniejszy emisję pyłów. Firma Kronospan zatruwa nam życie. Tak mieszkańcy Mielca mówią od kilkunastu lat i dodają, że powoli tracą nadzieję. Rok temu zorganizowali kolejny protest. Siedzimy jak więźniowie w domach. Starsze osoby nie mają prawa wyjść na zewnątrz. Ja nie skończyłam chemii i myślę, że nie trzeba kończyć studiów wyższych, żeby wiedzieć, że to jest po prostu trujące i to może nam zagwarantować wszystkim w przyszłości nowotwory. Dziś w Mielcu na zaproszenie europosła Tomasza Poręby i marszałka Władysława Ortyla spotkali się samorządowcy, przedstawiciele Kronospanu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Rozmowy za zamkniętymi drzwiami trwały kilka godzin. Efekt to specjalny raport. Zostanie wykonana ekspertyza na zlecenie pana marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla przez niezależnego eksperta dotycząca wpływu większej niż określona w pozwoleniu prędkości wypływu zanieczyszczeń na oddziaływanie instalacji na środowisko. Marszałek ma też nałożyć na firmę Kronospan obowiązek prowadzenia tzw. pomiarów ciągłych emisji pyłu do powietrza. Dziś podkreślał, że tzw. pozwolenie zintegrowane dla firmy Kronospan z września 2015 roku nie wpłynęło na zwiększenie emisji zanieczyszczeń, a nawet ją zmniejszyło. Jego zdaniem to szansa na przełom. Wszystkie strony będą działały zgodnie, będą działały rzetelnie, będą się opierały na rzeczywistych informacjach, tak aby po prostu doprowadzić do celu najważniejszego, czyli dla zmniejszenia zanieczyszczenia. W Mielcu działają dwie stacje monitoringu powietrza. Pierwsza powstała w centrum miasta, druga działa tuż przy specjalnej strefie ekonomicznej. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na bieżąco monitoruje stan miejskiego powietrza. Przez cały rok na terenie Mielca zarejestrowaliśmy 26 przekroczeń na ulicy Solskiego, 20 na ulicy Pogodnej. W ciągu roku jest dopuszczone 35 dni, więc jeszcze ta norma nie została przekroczona. Firma Kronospan zadeklarowała dziś, że w jak najszybszym czasie uruchomi tzw. wytwornicę ciepła tytonicznego, która ma zmniejszyć emisję pyłów. Najpierw musi jednak uzyskać stosowne pozwolenie, a w tym ma pomóc miasto. Firma zainstalowała już specjalny elektrofiltr, ekran dźwiękochłonny oraz halę biomasy i na tym, jak zapewnia, nie koniec. Przystępujemy do ostatniego i zarazem głównego etapu modernizacji instalacji do produkcji płyt wiórowych, w efekcie której w 2017 roku nastąpi wyeliminowanie obecnych uciążliwości zapachowych. Złożyliśmy w Urzędzie Miejskim w Mielcu stosowne dokumenty w sprawie uzyskania pozwolenia na realizację tej inwestycji i czekamy na decyzję, od której zależy dotrzymanie zakładanych terminów. Mieszkańcy Mielca wierzą, że dzisiejsze spotkanie przyniesie w końcu długo oczekiwane zmiany. Nie da się pociągnięciem jednej różdżki, jak to się mówi, dzisiejszego spotkania, wszystkiego uzdrowić, ale cieszę się poniekąd z tego, że doszło do takiego spotkania. Zwłaszcza, że zgodnie z podjętym dziś planem działania w najbliższych tygodniach zaplanowano spotkanie przedstawicieli mieszkańców z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Tego typu spotkania mają być organizowane regularnie po to, by sprawdzić, czy dzisiejsze ustalenia są realizowane.